Rozmawiamy teraz o jednym z kluczowych dla fizyki pojęć, jakim jest układ odniesienia. Co to jest? No, tak najprościej mówiąc, układ odniesienia jest to punkt, czy też zestaw spoczywających względem siebie punktów, względem których mierzymy położenia i prędkości. I w zależności od wyboru układu odniesienia, to samo zdarzenie, czy też sytuacja fizyczna, będzie wyglądać inaczej. No i zasadniczo takim najbardziej naturalnym układem odniesienia będziemy My sami jako obserwator. Zaraz pokażę na przykładzie, jak to działa. I ponieważ jest to taki podstawowy, wprowadzający film na temat układów odniesienia, rozważymy sytuację absolutnie najprostszą, kiedy wszystkie ruchy, jakie obserwujemy, odbywają się wzdłuż jednej prostej i są to ruchy jednostajne, prostoliniowe, ponieważ gdy pojawiają się przyspieszenia, to temat układu odniesienia nieco się komplikuje, ale o tym na pewno porozmawiamy kiedy indziej. A teraz przejdźmy już do przykładu. Otóż wyobraźmy sobie taką sytuację, którą sobie tutaj rozrysowałam w trzech egzemplarzach, zaraz zobaczysz dlaczego. Że mamy samochód i samolot poruszające się obydwa ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Samolot oczywiście leci w jakiejś tam odległości nad powierzchnią Ziemi, natomiast te proste wzdłuż których się poruszają samochód i samolot Leżą bezpośrednio jedna nad drugą. Ta wysokość, na której leci samolot, jest cały czas taka sama, i możemy jakoś tak mierzyć położenie samolotu, położeniem tego punktu na ziemi, bezpośrednio pod samolotem. No dobrze, w jakiejś chwili T0 jest tak, że samolot znajduje się bezpośrednio nad samochodem. I teraz będziemy to obserwować z trzech różnych perspektyw. Pierwszy obserwator, powiedzmy, że znajduje się o tutaj, stoi na ziemi, spoczywa względem ziemi i on dysponuje jakimś. Dokładnym stoperem, dokładnym miernikiem odległości, i on stwierdza, że w chwili T0 samolot i samochód znajdowały się bezpośrednio jeden na drugim, a po upłynięciu jednej sekundy samochód przemieścił się o 50 metrów na zachód, a samolot przemieścił się o 250 metrów na wschód. Czyli innymi słowy, z punktu widzenia tego obserwatora stojącego na ziemi, samochód porusza się. Cały czas ruchem jednostajnym prostoliniowym z prędkością wynoszącą 50 metrów na sekundę w kierunku zachodnim. Tak to sobie oznaczmy. Natomiast samolot wynikałoby z tego, że porusza się z prędkością 250 metrów na sekundę w kierunku wschodnim. No dobrze, to jest to, co zaobserwował człowiek stojący na ziemi i obserwujący obydwa pojazdy. Czyli człowiek znajdujący się w układzie odniesienia związanym z Ziemią. No dobrze, a co zaobserwuje? Może nie kierowca, bo to by groziło wypadkiem, ale powiedzmy pasażer siedzący w samochodzie. O, tutaj jeszcze nie dopowiedziałam oczywiście obserwator, znajdujący się w układzie odniesienia Ziemi, stwierdza, że Ziemia względem niego oczywiście spoczywa. Nie porusza się, to jest innymi słowami wyrażone to, że układ odniesienia obserwatora i układ odniesienia Ziemi to jest to samo spoczywają względem siebie. No dobrze, ale wróćmy do drugiego obserwatora, do pasażera samochodu. No i co on stwierdza? Stwierdza, że tak, w chwili zero samolot znajduje się bezpośrednio nad nim. Jakiś punkt na ziemi, no niech to będzie powiedzmy drzewo. No a co ten pasażer stwierdza po upłynięciu jednej sekundy? Po upłynięciu jednej sekundy drzewo w stosunku do niego przesunęło się 50 metrów na wschód. Tak jak pamiętaj tutaj względem obserwatora znajdującego się na ziemi, samochód przesunął się 50 metrów na zachód. Tak, za samochodem drzewo zostało 50 metrów w tyle po jednej sekundzie. Natomiast samolot, który jak wiemy z poprzedniego przykładu przesunął się 250 metrów w stosunku do drzewa, ale drzewo się przesunęło 50 metrów również na wschód. W stosunku do obserwatora, wobec tego, w stosunku do obserwatora, samolot się przesunął 300 metrów na wschód. Czyli innymi słowy, można powiedzieć, że względem obserwatora siedzącego w samochodzie, samochód spoczywa. Tak? Kiedy siedzimy w samochodzie, to samochód względem nas spoczywa. Zasadniczo pomijając jakieś. Ruchy takie, że samochód się trzęsie, czy są jakieś wyboje, tutaj to pomijamy zakładamy, że samochód się porusza ruchem jednostajnym, prostoliniowym, czyli nie ma żadnych tego typu zakłóceń. Ziemia i wszystkie obiekty na niej się znajdujące i w stosunku do niej spoczywające przemieszczają się z prędkością 50 metrów na sekundę na wschód, natomiast samolot przemieszcza się z prędkością aż 300 metrów na sekundę. Również w kierunku wschodnim. To jest to, co zaobserwował pasażer samochodu. No dobrze, a trzeci obserwator jest pasażerem samolotu. W tym układzie odniesienia samolot względem tego obserwatora spoczywa. To jest to, co rozumiemy przez to, że ten obserwator obserwuje, mierzy położenia i prędkości. W układzie odniesienia związanym z samolotem to jest dokładnie to samo. No i co obserwuje ten pasażer? Więc, tak, znowu dokładnie ten sam moment. Który zaobserwowali poprzedni nasi pasażerowie, jest taki, że bezpośrednio pod obserwatorem znajduje się samochód, no i jakiś punkt tutaj na ziemi. Natomiast sekundę później, co stwierdza ten obserwator, no za cały czas może trzymajmy się tego drzewa, które tutaj rośnie. Stwierdza, że drzewo zostało tutaj 250 metrów w tyle za samolotem, przesunęło się w ciągu sekundy o 250 metrów. W kierunku zachodnim, a samochód, który przesunął się o 50 metrów w stosunku do drzewa, a drzewo po sekundzie znajduje się tu, musiał się przesunąć względem tego obserwatora aż o 300 metrów również w kierunku zachodnim. Tak, czyli innymi słowy, możemy stwierdzić, że z punktu widzenia tego obserwatora, w każdej sekundzie punkty na ziemi, wszystkie. Obiekty spoczywające względem Ziemi przemieszczają się o 250 z prędkością 250 metrów na sekundę w kierunku zachodnim, natomiast samochód, który w stosunku do Ziemi przesuwa się w każdej sekundzie o 50 metrów w kierunku zachodnim, musi w stosunku do obserwatora w samolocie przemieszczać się aż o 300 metrów na sekundę w kierunku zachodnim. Tak, dokładnie ta sama sytuacja. Dokładnie to samo wydarzenie, widziane z trzech różnych perspektyw, opisane w trzech różnych układach odniesienia. I teraz można się zastanawiać, czy któryś z tych wyborów, któraś z tych perspektyw jest lepsza niż pozostałe. No, ziemia jest duża i w krótkich okresach czasu i na małych odległościach w naszym odczuciu nieruchoma. No to może się wydawać jakimś takim najbardziej naturalnym układem odniesienia, podczas gdy na przykład jedziemy samochodem albo lecimy samolotem, to jednak są zawsze jakieś, jakieś turbulencje, czy na drodze jakieś wyboje i odczuwamy ten ruch w sposób. Fizjologiczny, dlatego te pozostałe układy odniesienia mogą nam się wydawać być może mniej właściwe. Jednak faktem jest, że przy takich założeniach, że, że obydwa pojazdy poruszają się rzeczywiście ruchem jednostajnym, prostoliniowym, te wszystkie trzy układy odniesienia i wszystkie obserwacje są równoprawne, a nawet więcej w momencie, kiedy Byśmy siedzieli w takim wyidealizowanym samochodzie czy samolocie poruszającym się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, bez żadnych turbulencji, bez żadnego trzęsienia, nie odczuwalibyśmy różnicy. Siedząc w samochodzie jadącym w taki sposób, czulibyśmy się rzeczywiście tak, jakbyśmy my spoczywali, a wszystko inne względem nas się poruszało. Jedyny problem z tymi układami odniesienia innymi niż Ziemia jest właśnie taki, że w życiu codziennym ten ruch nigdy nie jest taki idealnie jednostajny. Prostoliniowy, bo zawsze występuje jakieś wyczuwalne przez nas przyspieszenie, albo właśnie turbulencje czy wyboje. Natomiast zauważ, mam nadzieję, że przykład do Ciebie przemówi, że masz podobne doświadczenia. Zauważ, co się dzieje, kiedy siedzimy w pociągu, który bardzo powolutku, bardzo łagodnie, delikatnie rusza ze stacji. Ja nieraz doświadczyłam czegoś takiego w swoim życiu, takiego uczucia, że spoczywam, a peron odjeżdża. To jest właśnie to. W takim ruchu pociągu, który delikatnie rusza ze stacji, przez krótką chwilę jest rzeczywiście spełniony ten warunek tego ruchu jednostajnego, prostoliniowego, i wtedy bardzo trudno się oprzeć temu odczuciu, że my spoczywamy peron odjeżdża. I to jest dokładnie to ta równoprawność tych układów odniesienia poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym. Jedną z bardzo fundamentalnych zasad fizyki jest to, że takie układy odniesienia, które się poruszają względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym, są od siebie, nieodróżnialne to że my jesteśmy w stanie odróżnić jesteśmy w stanie odczuć stwierdzić bez żadnych wątpliwości że jedziemy a nie stoimy to jest właśnie wynik tego że jednak czujemy jakieś przyspieszanie zwalnianie trzęsienie i tak dalej gdybyśmy w takim pociągu samochodzie samolocie poruszającym się ruchem naprawdę jednostajnym prostoliniowym zamknęli oczy zasunęli zasłony naprawdę czulibyśmy się tak jakbyśmy spoczywali można powiedzieć, no to jest subiektywne odczucie, ale takim ściślejszym sformułowaniem tej zasady niż to, jak się czujemy jadąc pojazdem jest stwierdzenie, że nie jesteśmy przy pomocy żadnego eksperymentu fizycznego w stanie stwierdzić, czy to my jedziemy, a nasze otoczenie stoi, czy my stoimy, a nasze otoczenie się porusza. Na tym właśnie polega równoważność układów odniesienia poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Że po prostu żaden eksperyment fizyczny, żadna zaawansowana aparatura nie jest w stanie nam dać odpowiedzi na to pytanie, wyznaczyć jakiegoś układu odniesienia, który w sposób absolutny spoczywa, a pozostałe w stosunku do niego się poruszają. Po prostu, jeśli mamy Układ do odniesienia poruszający się względem siebie ruchem jednostajnym, prostoliniowym, bez żadnego przyspieszenia, bez żadnej zmiany kierunku czy wartości prędkości. No to wtedy nie ma między nimi żadnej jakościowej, fizycznie mierzalnej różnicy. Mam nadzieję, że takie wprowadzenie do układów odniesienia Ci się spodobało, że okaże się dla Ciebie przydatne i słyszymy się oczywiście w kolejnych filmach.